Witam Was w nowym filmiku. Jeśli tutaj coś słyszycie, to po prostu, albo może widzicie, to po prostu mój kot musi obwąchać moją torbę z zakupów. Ale ponieważ wróciłam z zakupów dosłownie chwilę temu, tak, no, teraz przyszłaś do mnie mijać. Dosłownie chwilę temu, dlatego jestem rozczochrana, bez makijażu, mam tylko okulary na nosie, bo je przed chwilą założyłam. Bo jak wychodzę z domu, to ściągam okulary z prostego względu, noszę maseczkę, więc mi wszystko paruje. No więc się nie da. Będzie mi tutaj teraz kocie futro latać. A mi to nie przeszkadza. Jak się ma zwierzę, to człowiek się przyzwyczaja. I pokażę Wam, co kupiłam w Pepco, bo to będzie właśnie haul z Pepco. Postanowiłam Wam pokazać, jeszcze dzisiaj pojawić na kanale, ponieważ dzisiaj mamy czwartek. Ja dzisiaj byłam i mam nadzieję, że uda mi się złożyć i wrzucić. Bardzo mi na tym zależy, bo jutro piątek, to jest albo sobota, już nie pamiętam, czy piątek, czy sobota. To jest ostatni dzień, kiedy takie sklepy są otwarte, więc jeśli chcecie zrobić ostatnie zakupy, to przyjdę do Was właśnie z takim filmikiem. I pierwszym, co mi się udało upolować, to jest piękna bluza. Ona jest, wiecie, jak ona jest mięciuśka, ona jest, ojoj, ona jest przepiękna. Taka tutaj ma torbę, znaczy torbę, taką omówkę, czy jak to się tam nazywa, no bo to jest bluza. Oczywiście z kapturkiem, ma fajny kapturek. No ja mam tutaj akurat w rozmiarze XL, ale XL-ka była na mnie dobra, wiem, że jest jeszcze XXL-ka. Jeśli chodzi o te sznureczki do kaptura, to one są z tasiemki, takie fajne, milutki, a te zakończenia są metalowe, co jest bardzo fajne. Tak, to jest metal, więc to jest fajne. No, podoba mi się, że jest metalowe. Powiem Wam, że pierwszy raz kupowałam ogólnie większość tych ubrań z takim myśleniem, że żeby czuć się dobrze i komfortowo w domu, ale w momencie, kiedy mam zajęcie zdalne, wiecie, na kamerce i tak dalej, żeby dobrze wyglądać. Więc to już jest to. I ta bluza kosztowała, Wam powiem, 30 zł równiutkie. Widziałam już nową serię, czyli w innym kolorze i ona już była droższa, bo nie chcę Wam skłamać i powiedzieć złej ceny, ale ta nowa seria była już droższa, bo po prostu były inne kolory, takie typowo jesienne, więc tą jedyną udało mi się upolować. Specjalnie poszłam do przymierzalni, żeby przymierzyć, czy będzie na mnie dobra. Podejrzewam, że dobra, więc jest dobra, więc to mnie cieszy, więc jest fajna i Wam mogę polecić. Wyląduję po prostu na łóżku. Co jeszcze? Znaczy co jeszcze? Ja tu mam głównie same rzeczy z Pepco. To po prostu, po pierwsze jest milutkie, cieplutkie i o tyle jest fajne, że tutaj z wierzchu jest takie miękkie, a tutaj jest takie gładkie, więc Was nie gryzie, jeśli macie problem właśnie z gryzącymi rzeczami. Ja z niektórymi swetrami to mam, że po prostu ciągle się trapię, mnie ciągle coś swędzi. Ten oczywiście sweterek też kosztował 30 zł, to jest XXL. Powiem Wam, że to XXL wcale nie jest takie duże, ale jest bardzo ładne. Jak widzicie, to jest szara bluzeczka z takimi granatowymi wzorkami, gdzie nie, gdzie takimi, można to nazwać, listkami srebrnymi. Jest bardzo fajna. Tutaj na dole ma taki rozporeczek, zresztą jak chyba większość bluzek tego typu w Pepco. To jest Pepco Ladies, tak, to są te równe ceny, to jest XXL-ka, Wam powiedziałam, z długim rękawem. Ogólnie fajny taki, wiecie, że się nie spodzicie, ale Wam zimno nie będzie. To jest ten styl, ja bardzo lubię. I siup. Dalej mam koszulkę. Oczywiście też będzie świątecznie, no jakby, bo mówię, no w Pepco będzie zamknięte, jak będą święta i tak dalej. Więc jeśli chcecie robić zakupy, to idźcie teraz. To jest koszulka. Ja zaraz odlepię tą, ale chcę Wam pokazać to za 10 zł. I to jest 3 razy XL. Też nie wydaje mi się, ale okej. Widzicie, cena jest ta sama. S-ki i 3 XL-ki. Poza tym ja też bardzo lubię oversize, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o obwód klatki piersiowej, głównie właśnie w piersiach, no to tu jest ten problem, że ja jakbym chciała sobie wziąć nawet mniejszą koszulkę, to po prostu nie wejdę.
bardzo często tak jest właśnie w biodrach, muszę kupować spodnie czasami większe, żeby przepchnąć biodra i pupę. No niestety. Teraz dobre są te spodnie w pepku właśnie z gumką w pasie, bo mi nic nie odstaje, ale pamiętam, że jak byłam dzieckiem, czy dzieckiem, wiecie, nastolatką w sumie bardziej, no ale to jest z 10 lat temu na pewno i trochę dalej, to akurat miałam problemy właśnie ze spodniami, musiałam kupować paski, bo wszystkie spodnie były, a przynajmniej większość, które jakby kupowało mi się i ja sobie sama nawet potem kupowałam, no to były normalnie na guzik, więc w momencie, kiedy były na guzik, to mi z tyłu jednak odstawały, co było dosyć takie niekomfortowe, bo wiecie, kurczę, odstaję wam spodnie z tyłu. Musiałam nosić paski, które też mnie wkurzały, no. Jakby doceniam, że teraz mam takie spodnie właśnie, że wiecie, wciągam na tyłek, mam gumkę dookoła pasa, mi ładnie wszystko ściska, nic mi nie odstaje. Doceniam, serio doceniam. I nie muszę nosić żadnych pasków, ja po prostu nie lubię za bardzo pasków. Przyznaję się, przy spodniach, jakby przy innych stylizacjach spoko, ale w spodniach nie znoszę. I tu mamy koszulkę z takim ładnym napisem. Tak więc, Merry Christmas. Tak, ta była z tym napisem, chyba była tylko biała, o ile się nie mylę. Byłam pierwszy raz, chyba byłam, byłam zaskoczona, bo chyba pierwszy raz te świąteczne, znaczy ogólnie takie koszulki bawełniane, damskie, były tańsze niż męskie. Bo męskie były po 15 zł, natomiast te damskie są po dyszce. To Wam od razu mówię. Znaczy, jeśli chodzi o męskie, to świąteczne widziałam tylko dwa wzory, akurat się tam nie przyglądałam, bo zobaczyłam, że damskie są tańsze. Ale jeśli ktoś potrzebuje, czy lubi męskie, takie bardzo duże oversize, no to spokojnie Wam mogę polecić, że męskie są po 15 zł, to jest z kolekcji świątecznej. A czy oni tam mają bardziej kolorowe może przez to? Ta też jest za dyszkę, tak też jest za dyszkę, ta też jest 3XL, bo damskie są takie bardzo proste, wiecie. Jeden kolorek i jeden napis. Tutaj od razu też ściągnę tą 3XL, no chodź tu. O. I ona wygląda w ten sposób. No po prostu, wiecie, to jest bawełna, pewnie z domieszką, bo to czuć, ale głównie jest bawełna, co jest fajne, z takim ładnym napisem. Ogólnie jak najbardziej jestem za. Co tam dalej? Aha, spodnie. Zastanawiam się, czy sobie nie pójdę do Pepco, które jest niedaleko mnie, po prostu na piechotę mogę tam zajść, o może tak. I sobie nie wezmę drugich, bo powiem Wam, że są bardzo fajne. To jest też XXL za 15 zł. Tak jest, spodenki. One są takie typu bardziej leginsy, wiecie? Ale ja je brałam z myślą o siedzeniu w domu, bo po prostu teraz będziemy siedzieć w domu. One nie są bardzo mocno rozciągliwe, od razu Wam mówię. Dlatego lepiej sobie wziąć właśnie nawet rozmiar większe. Dlatego ja wziąłam sobie XXL, bo jednak ja nie lubię, jak ktoś mi ściska w pasie, tak wiecie, że mi flaczki wychodzą, nie. Więc jakby postanowiłam kupić te XXL. Mają dobrą gumkę, bo tak teraz czuję, no jest taka mocna, więc Wam nie powinny zjeżdżać z tyłka. Ale są takie klasyczne, czarne i widziałam jeszcze takie ciemnogranatowe są, jeśli kogoś interesuje. Ogólnie mają dużo spodni sportowych. Teraz ze świątecznych, jeśli chodzi o świąteczne, to były różne wzory takich skarpetek, znaczy różne wzory. Jedne były granatowe, całe granatowe, z taką srebrną nitką, a drugie były całe szare, z takim tutaj białym futerkiem u góry wystającym z tej cholewki. Były wyższe też. Wszystkie były po 15 zł i miały taki wzór tego sweterka. Ja się na to nie zdecydowałam, bo ogólnie jakby, no ja już mam też chyba dwie czy trzy pary takich skarpet, więc jakby nie ma co przesadzać. One są właśnie z takimi antypoślizgowymi kropeczkami, więc będę na pewno w nich chodziła po prostu jak w kapciach. Szczególnie, że jak będę miała
zdalne zajęcia przez większość czasu, no to wygodniej mi jakoś sobie usiąść w czymś, co będzie mi fajnie grzało stopę. Ja mam świąteczne kapcie jeszcze z poprzednich lat, więc będę je nosiła. Natomiast jeśli chodzi o to, to właśnie fajne, bardzo są ładne te czerwone, bo mają tą choineczkę tutaj wyszywaną. I one w ogóle fajnie są wyszyte, bo mają tutaj część białe, potem mają choineczkę tą z taką nitką zieloną, błyszczącą wyszyte. Ten pieniek tej choineczki jest taki jasno-brązowy, potem znowu mamy białe wyszycie i na samym dole znowu mamy brązowe wyszycie. I to są brązowe reniferki, więc super, naprawdę fajne kapciuszki. Jeśli chodzi o środek, to mamy takie właśnie mięciutkie futerko, a z przodu bąbelki, więc fajnie. Koszula, w której się zakochałam od ręki, ona tak na mnie pasuje prawie, więc fajnie by było, jakby mi się z bioder zleciało, bo w biodrach się w niej nie zapnę. To jest... liczyłam, że dostanę o rozmiar większą, ale nie wiem, czy w ogóle jest. Chyba już nie ma większej. To jest europejska 46. Wiecie, ja tu nigdy nie ogarniam, ja wam po prostu pokażę metkę. Bo dla mnie czarna magia. W zapasie mamy guziczek, co jest fajne, bo guziczki są... nie wiem, czy to jest metalowe, czy to jest po prostu plastik powlekany czymś. Nie będę teraz zębami sprawdzać. Ale tak, i to kosztowało 35 zł. To jest taka bardzo ładna koszula. Ona jest ze sztucznego, od razu wam mówię, to jest 100% sztuczności. Jest bardzo ładna, jest właśnie zapinana cała z kołnierzykiem na takie srebrne guziczki. Jeszcze wam pokażę z bliska guziczka. O, takie srebrne guziczki. Natomiast jeśli chodzi o rękaw, to on jest podwijany i tutaj też jest zapięcie na srebrnego guziczka. Wzór ma taki sam jak ta bluza szara, co wam pokazywałam, tylko koszula jest jasno taka brudny, jasny, niebieski. Do tego ma właśnie ten granatowy wzór i te srebrne listki. Trochę się obawiam, że te srebrne listki mogą nam się po prostu sprać w praniu. No ale... w takim układzie trzeba to po prostu prać ręcznie. Tak samo tamtą bluzę, jak i tą koszulę, żeby nam się tak szybko te srebrne, wiecie, ten srebrny nadruk nie sprał, to najlepiej prać to po prostu ręcznie. Nikt tego nie lubi, ale niektóre materiały tego wymagają. Możliwe, że ta bluza różowa też tego będzie wymagała, żeby nie straciła tej fajnej miękkości, tej struktury, jeśli chodzi o materiał. No niestety tak to bywa. Dorwałam koszulę nocną, tak się zastanawiałam przez chwilę, ale to była chyba jedyna rzecz dla dorosłych do spania, bo jeśli chodzi o dzieciaki, jeśli macie dzieci, idźcie do babko, po prostu stracicie całą wypłatę, bo dla dzieci były śliczne rzeczy, skarpeteczki jakieś, ogólnie całe ubranka dla dzieci, takie właśnie świąteczne, jakieś dodatki do włosów, nie do włosów dla dziewczynek, jeśli chodzi o piżamki, to po prostu też... no, dla dzieciaków jest tego sporo, dla dorosłych jest tego mniej. Dla facetów są tylko, z tego co widziałam, w tym Pepco, są tylko koszulki właśnie z krótkim rękawem, z motywem świątecznym. Jeśli chodzi o kobiety, to świąteczne są skarpetki i majtki. No i są świąteczne koszulki, właśnie co wam pokazałam. Co jest jeszcze świąteczne? No i ta jedna koszula nocna. To są, jeśli chodzi z ubrań świątecznych, natomiast dzieciaki mają najlepiej, że tak powiem, bo jest najwięcej dla nich, ale to zawsze. I ta koszula nocna kosztowała 20 zł, ja mam rozmiar XL, szukałam XXL-ki, bo ja lubię w luźnych spać, ale nie było, więc już machnęłam ręką i mówię, dobrze, spoko, jakby nie ma problemu, zmieszczę się w nią, więc biorę, ale ten nadruk jest piękny. Mam nadzieję, że go widzicie. Ja wam tak przyjadę góra dół i o, ale jest po prostu piękny Winter Wonderland. No, no coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Ten napis tutaj drugi jest w złotym, więc to też, jeśli nie chcecie, żeby wam się szybko sprało, to też trzeba prać ręcznie niestety.
Ja już mam doświadczenie. Ale ogólnie powiem Wam, że jest naprawdę fajnie. Tu macie jelonka, liska, jeżyka narysowanego, góry, w choinki, wiecie, jakieś ornamenty złote. No śliczna jest, naprawdę fajna. W dotyku jest taka fajna miękka. Też jest domieszką czegoś takiego, że po prostu materiał się naciąga. To nie jest czysta bawełna. Bardziej bawełniane były te koszulki niż jest ta koszula nocna, ale jest naprawdę super. Za dwie dychy jeszcze jakby spokojnie można to ubrać. Aha, Made in Bangladesh, czyli już wiemy, gdzie jest robione, w Bangladeszu. Staram się znaleźć, jeśli chodzi o... Nawet mamy tutaj na metce, że prać ręcznie i można prasować. To jest wszystko. Nie można wirować, nie można prać w pralce. To jest to, ale ja staram się znaleźć, ile tu jest czego? Pisze 100% koton, no sorry, ale dla mnie to nie jest 100% koton, bo to się za bardzo rozciąga. Mogę się mylić, może to być po prostu inny rodzaj bawełny niż w tamtych koszulkach, ale widzę różnicę, jakby, no widzę. Pisze 100% koton, w co nie wierzę, ale okej, mam nadzieję, że ręka mi się zmieści, jak nie, to po prostu zawsze sobie tutaj można to rozpróć, ładnie zaszyć, żeby się nie pruło dalej. To jest taki mój protip, jeśli chodzi o krótkie rękawki w pepko, ponieważ no, ja małych rąk nie mam. I jak, jeśli wiecie, nadgarstki tutaj ok, to jednak ja tutaj w ramionach jestem szeroka, tutaj w rękach i tu jest ten problem z tym, że nie zawsze mi to pasuje. Sądzę, że powinnam spokojnie wejść, bo jakby tutaj w patach wszystko jest ok tutaj, tylko że tutaj u samego końca czasami jest tak dziwnie zszyte, że jest strasznie wąsko, więc czasami sobie to po prostu przerabiam. Ale sądzę, że ta powinna być ok. I dochodzimy do końca. Yay, hooray. Tak, bo kupiłam dwie poszewki na poduszkę. Tak, one są dwie i one za dyszkę. Ale to powiedziałam, że ok. I najprawdopodobniej, zresztą zobaczę, czy one pojadą ze mną do domu na święta, czy też wezmę inne poszewki, które tu mam. Po prostu jakby w obecnej chwili nie wiem. Ale jakby ogólnie są fajne, różne fajne, tylko że wiecie, ja też z innych lat mam już fajne poszewki, więc nie kupowałam więcej. Kupiłam tylko dwie z myślą, że albo te dwie, albo jakieś inne dwie, które już mam, pojadą po prostu do mojego domu rodzinnego, żebym tam miała jakieś fajne poszewki. I jedna to jest taka, czerwona w złote gwiazdki, to też oczywiście pierzemy ręcznie. I ogólnie prasujemy tak, żeby... Aha, i od razu Wam powiem, nie prasujemy po tym. Nie. Prasujemy najlepiej właśnie tak, jak jest ta poszewka. Tutaj wyprasować sobie z jednej strony i dziękuję. Ewentualnie można wjechać do środka, ale ja jakby nie jestem za tym. Ja już miałam kilka, nie jakby... Może nie kilka, ale ze dwie czy za trzy przygody, że się zapomniałam i po prostu to się rozpuszcza na... pod wpływem gorąca, więc nie, uważajcie, naprawdę uważajcie. No. Więc jakby podoba mi się ta poszewka, ale uwaga, żeby się jej nic nie stało. Tak samo innym rzeczom z napisami. Bardzo uważajcie, żeby po tym napisie nie przyjeżdżać żelazkiem, ponieważ Wam się roztopi. A tego nikt nie chce. Ja od razu otwieram przy Was, z tego względu, że no i tak będę tego używała, i tak będę musiała to po prostu wyprać. Bo ja zawsze biorę takie rzeczy, zanim je użyję, ale chcę Wam też od razu pokazać w całej okazałości, jak wygląda. I druga jest taka właśnie ciemnozielona ze złotymi choineczkami. No mega mi się podoba, po prostu mega. Jak widzicie, ona jedna i druga ma tutaj taką lamóweczkę złotą, więc fajnie. Mówię, sądzę, że chyba pojadą ze mną do domu, ale mówię, pewna być nie mogę. Zobaczymy też, jak to wszystko wyjdzie z tą kwarantanną narodową i tak dalej. Wszystko zobaczymy. I coś, co w sumie wzięłam bardziej ze względu na tą podstawkę do łyżki niż samą łyżkę, bo tutaj po polsku, jak to się nazywa, łyżka kuchenna z podstawką. To oczywiście kolekcja świąteczna.
kosztuje 7 zł. I mówię, no jakby powiem tak, tasiemka się przyda, tasiemka jest spoko. Ja ją sobie i tak odteguję, bo to nie idzie na prezent, tylko to jest po prostu dla mnie. Więc ja mogę ściągnąć i wykorzystać sobie do czegoś innego. Ale najfajniejsza i najważniejsza w tym wszystkim jest ta podstawka. Bo jakby nigdzie jej nie kupię dwa w jednym, że tak powiem, za 7 zł. No nie. Wzięłam taki troszkę uniwersalny wzór, bo jest to po prostu serduszko wypalone tutaj. Były bardziej świąteczne wzory, tylko już nie pamiętam, powiem jakie. Czy to nie było z właśnie jeleń czy tam renifer wypalony, możliwe? No ja jednak tą łyżkę zamierzam używać cały rok. To, że ma rączkę czerwoną, to mi nie przeszkadza. Ale najbardziej mi zależało właśnie na tej podkładce, bo czasami jest tak, że jak coś gotuję, ja mam jedną taką gumową podkładkę, ale na niej się mieści na przykład dwie łyżki, albo łyżeczka, albo łyżka i chochelka. A używam jeszcze jednej łyżki i nie mam, więc kupiłam sobie właśnie głównie ze względu na to. Jest fajne i sądzę, że mi posłuży na dłuższy okres czasu. I idzie tam, powiem Wam, że... Aha, no ja tutaj jeszcze mam. Jeszcze mam. Warto się dokopać. A czy... Tylko pokażę Wam tak na szybko i powiem. 20 zł. Jest stanik, ja kupiłam największy, no bo niestety, więc mamy raz, żeby tutaj nikogo nie gorszyć, nie wiem jak się na to YouTube zapatruje, też 20 zł, XL-ka jedna i druga, teraz Wam pokażę, w sumie taki sam, on jest miękki, on nie ma żadnych fishbin, nie ma zapięcia z tyłu, to jest po prostu czysta taka koronka dookoła. I ma takie po prostu zwykłe ramionczka. Jeden i drugi, bo ten był czerwony, ten jest czarny. I jeszcze jeden czarny wzięłam. On jest troszeczkę inny, bo tutaj już jest zapinany z tyłu, normalnie na haftki. On też kosztuje 20 zł. I tutaj trzeba się sugerować miseczką. I ja tu mam miseczkę D. On też ma takie regulowane ramionczka. Tam też są regulowane, ale to są grubsze takie. Więc Wam pokażę. O, taki. Ogólnie jakby jest spoko. Tamte wydają mi się troszkę większe, ale to może być po prostu złudzenie optyczne, troszeczkę inaczej uszyte. Ale ten też nie ma żadnych fishbin. Ma tylko tutaj po bokach te wstawki plastikowe, których ja osobiście nie lubię. Wolę tamte miękkie, ale jakby... No, bielizna się zużywa, więc nie widzę nic złego w tym, że człowiek kupuje bieliznę, no jakby hello. tak, co jeszcze Wam mogę pokazać? Jeśli chodzi o Rossmana, to Lovely wydało teraz świąteczną serię. Ja kupiłam błyszczyk, odżywczy błyszczyk pielęgnacyjny do ust z olejkiem migdałowym i żożoba. I ja Wam pokażę. O. To jest taki bardzo fajny. Oczywiście już się ktoś do niego dobierał, no ale mniejsza z tym. Upolowałam ostatnią sztukę w tym Rossmanie, w którym byłam. No ale jakby mówię, robię ostatnie zakupy. Jeszcze jutro ewentualnie skoczę do jednego Pepco, bo dzisiaj już na pewno nie. I będzie koniec mojego chodzenia, potem już chodzę tylko do sklepów spożywczych, jakby. I tak bardzo dawno nie byłam w Pepco, więc to są zakupy przed tym. A jeśli chodzi o Rossmana, to chyba będzie otwarty, mi się wydaje. To jest oczywiście z taką kuleczką. Ten koreczek tutaj, on ma w sobie błyszczące drobinki. Czekajcie, jak pachnie, powinien pachnieć wanilią. Vanilla Orange. No rzeczywiście pachnie tak świątecznie, fajnie. Mówię, ja złapałam ostatnią sztukę. Chciałam sobie, bo jest teraz na promocji, bo jest za 7 czy za 8, za 8 zł niecałe. 7,99 chyba. Był jeszcze oczywiście taki fajny w takim metalowym pudełeczku jak makaronik, peeling do ust, pierniczkowy czy coś takiego, też w promocji.
ale ktoś chamsko włożył do niego palce. Wiecie, ja otwieram, jak coś jest niezafoliowane, to ja zawsze otwieram, żeby sprawdzić. To nie jest tak, że to było zafoliowane. Nie, to było niezafoliowane, po prostu było pudełeczko i nie, to nie był tester. Po prostu ktoś wziął chamsko, chyba sobie użył w ogóle, odłożył i jakby to jedno jedyne zostało i się nie dziwię, że to jedno jedyne zostało, bo właśnie było odpakowane. Znaczy, no kurczę, ktoś wsadził tam palca, no. Jakby ja rozumiem nawet powąchać, ale kurczę, nie używaj tego. Może jestem dziwna, ale sądzę, że raczej nie powinno się tego robić i nie wiem, czy w ogóle się to sprzeda, bo no, ktoś tam po prostu wsadził palca. No. Nikt nie chce kupować takich rzeczy. Mogę Wam pokazać, co kupiłam w sumie od razu w Leroy, bo mojemu kotu, może z Wami nagram filmik, zobaczymy, jak naprawiam jej... Powiedzmy, że to jest drapak, bo ona tam drapie pazurki, więc nazwijmy to drapakiem. Więc tak, kupiłam sznurek sizalowy. On kosztował mnie jakieś 6-7 zł. Pisze, że to jest 30 metrów. No zobaczymy. Staram się, czy to jest coś po polsku? Nie. Tylko, że to jest Leroy Merlin, to jest wszystko, więc mamy sznurek. Oczywiście do tego mamy klej. Klej do drewna D3 do wnętrz, 200 ml. Ja wiem, że to dla niektórych może nie być ciekawe, ale dla mnie jest. I powiem Wam, że są dwa kleje i ten z tej firmy Axton, są dwa kleje i ja się zastanawiałam, na czym polega. Ten brązowy, on ma słabszą klasę, bo ta jest D3, tamta jest D2. Natomiast ten jest bezbarwny, a tamten jest biały. A ja nie chcę, żeby było mi nic widać, więc wzięłam ten, który jak zastygnie, to jest bezbarwny i o to mi chodziło. Jest wodoodporny, elastyczny, więc do wielu rzeczy się nada. Ja tutaj czasami potrzebuję, więc sobie kupiłam taki. Nie potrzebuję dużej butelki, potrzebuję małą, 200 ml. Jakby było 100, to bym wzięła 100. Ale jakby wzięłam 200... Nigdy... Aha, to są opaski zaciskowe. Ja zawsze pamiętam po angielsku, jak się nazywają. Nigdy nie pamiętam, jak się nazywają po polsku. To są opaski zaciskowe, 100 sztuk białe, ale ich akurat będę używała już raczej lato, wiosna, ale to albo Wam pokażę po prostu w jakimś vlogu czy coś. Na razie ich nie będę używała, kupiłam je na zapas, bo nigdy nie wiadomo, za ile będą później to. I coś, co myślałam, że nie ma, a jest, czyli to są te paski, to są same paski, bo tak przeważnie to kupowałam z haczykami i się zastanawiałam, czy są same paski do tych haczyków i uwaga, są. Dokładnie nie wiem, na czym to polega, muszę to ogarnąć, jakby, a nie, przy obu jest po 9, myślałam, że jest 12, Nie, w obu jest po 9 tych pasków i one kosztowały dyszkę, więc no niby prawie kilogram można powiesić na tym, bo tu pisze 900 gram, więc jakby dużo nie utrzymają, ale zawsze coś, no mi się przyda. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, ja idę teraz wszystko schować. I widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Pa, pa!